Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Urbix.pl i dzisiaj lecimy najsłabszy draft. Zobaczymy, co z tego będzie. Pamiętajcie, że 3000 łapek i nagrywam kolejnego drafta, a my przechodzimy do wyboru formacji. Okej, takie mamy formacje. Sprawdźmy, czy będzie coś ciekawego. 12 seconds later. Powiem wam, dobra, wezmę tą 4-3-2-1. Po prostu wolę nie grać, także zobaczymy. No i ciekawe, czy coś tutaj będzie ciekawego. Okej, Di Maria albo Sanchez. Bo wybieramy oczywiście zawodników z najgorszym overallem. Chyba że będzie legenda, to będziemy mogli popełnić, że tak powiem, wyjątek. No ale raczej bym się tego nie spodziewał. Di Maria czy Sanchez? Dobra, wezmę Sancheza. Okej, mamy już jednego dobrego zawodnika. Zobaczmy, jak będzie z pozycją. Napastnik tu też jest! Jest! Czekajcie, albo bym wziął... Najsłabszy jest Dybala, to ja wolę Owena. No kurde, legenda! To może nie będzie taki najsłabszy draft znowu. Mamy Owena, tak jak powiedziałem, gdy jest legenda, jest wyjątek i wykrakałem go bardzo fajnie, jest Owen. No i zobaczmy teraz, jak będzie z prawym skrzydłowym, z tym prawym napastnikiem. Już tu już takiej mocy nie będzie, mamy i Barbo. No to lecimy dalej, środkowi pomocnicy. No tak, teraz na pewno odczujemy ten najsłabszy draft. Dabo, obok niego będzie Danilo, 79, a tutaj... To taki. Też słuchajcie, mocne karty. Pjanić albo Hamsik. Later. Dwóch zawodników z Calcio, a także ja sobie wybiorę i tak Pjanicia. Wydaje mi się, że będzie łatwiej go połączyć, że w ogóle jest lepszy. I zobaczmy, co mamy tutaj. 75. Niech będzie Caldrim. Oby coś na tej obronie dobrego też wypadło. Też jedna karta. Wow! Wow, tylko kurde, zobaczcie, no jest to Tyramos. Otamendi niby szybszy, ale wezmę Alderweirelda ze względu na to, że może tutaj będzie jakiś Belka albo ktoś z Tottenhamu. No zaryzykowałem i zobaczymy. Tutaj mamy Mbody, okej. No i tutaj wypadałoby, żeby się pokazał ten Kyle Walker, a oprócz tego dużo lepszych od niego kart już tego nie będzie. No i musimy wybrać Martineza. No taki plan średnio trafiony, ale Argentyńczyka też żadnego nie ma, więc Otamendi też by był bez zgrania. Czas na bramkarza. Zobaczmy. Tutaj słabo. No i tutaj okej. Okay. Palacios. Ławka rezerwowa przed nami. Mamy 8-1, ale musimy wybrać. Myślałem, że Mario Gaspara, ale jednak tego zawodnika. 76 overall. Zaczęło się fenomenalnie, a teraz tylko gorzej. Pojawiają się fenomenalne karty, między innymi Messi, Toty. Jak to? Czy ja naprawdę muszę tu grać? Okej, okay, no nie, i Robertson, dobra, lecimy dalej, nie chcę na to patrzeć, lecimy dalej. 8-1, Podolski 80 i właśnie jego wybieramy. I ostatnia karta z rezerw, co będzie, słuchajcie. Ellen, niestety Fekir, Isako, Bonaventura, Laxalt. Mamy tego Kyle'a Walkera, ale musimy wybrać Jeffersona. I ostatni mój wybór pada na Patricio, zaraz zobaczycie czego. Układam skład i zobaczycie, co z tego wyszło. 81 oceny i 82 zgranie udało mi się wyciągnąć, a tak wygląda mój skład. Rui Patricio, Jefferson i Danilo, Strong Linki, także już wiecie, o co chodzi tutaj. Oprócz tego Eleni z Sanchezem. Skład za wiele się nie zmienił. No zobaczymy, co uda się ugrać. Na ławce jeszcze mamy Pjanicia, Bonaventurę i Barbo, także no... Wyszukujemy pierwszego przeciwnika. Pierwszy rywal znaleziony, zobaczmy jego skład. O kurde. No to lecimy, słuchajcie. Spróbujmy wygrać chociaż tą pierwszą rundę. Owen bardzo ładnie się tutaj zestawia. Owen, nie wiem czemu podawał, ale jeszcze jest sytuacja. I słupek ratuje mojego przeciwnika, Alexis Sanchez. Okej, Owen. Owen, zablokowana piłka, będzie próbował jeszcze raz. No musi to dobić Alexis Sanchez i mamy 1-0, najsłabszy draft. Alexis Sanchez rozpędza się, Chilijczyk. Alexis Sanchez może być 2-0, Alexis Sanchez, ale szybciutko, 24 minuta. Czy to na pewno najsłabszy draft? Owen, ależ tutaj się znalazł Owen, czyżby gol? Noż chyba tak. Owen, 3-0 i rzuca się jak worek kartofli. Jest. Owen i na pustą do Fekira. Zobaczmy jak strzela. Ależ to zmasakrowali. 4-0. No i co? No i myślę, że możemy śmiało umówić się, że widzimy się w następnym meczu. I pewnie tak by było, gdyby nie fakt, że przed następnym meczem
zapomniałem włączyć nagrywania. No nic, nie ma co się załamywać, na szczęście w następnym drafcie również trafił się Owen. No i po raz kolejny procedura wybierania najsłabszych overallowo kart. Tak wyglądał skład po ułożeniu. Zaczynajmy. Okej, zobaczmy skład mojego przeciwnika. Oczywiście jak zwykle 15 razy lepszy. Zobaczymy jak będzie w samym meczu. Traore, uderzenie sprzed pola karnego i nie trafia. To była nasza pierwsza sytuacja w tym meczu. Lecimy, lecimy, lecimy. Michael Owen z dystansu. Poprzeczka. Poprzeczka Owena. Jeszcze Traore będzie gdzieś próbował dobijać. To się nie udaje. Ramsey do Traore. Traore gdzieś na przedpole do Noboa i... Owen! Kolejna poprzeczka tego gościa. No nie, mam pytań. Piękna piłka do Owena. Owen, już nie przesadzaj, dobra? Już to musi strzelić. Dokładnie, tak się dzieje. 1-0. Michael Owen. Oh. Ale czuć po prostu, że ten skład jest no słaby. Już mamy drugą połowę, także pokażę wam, jak łatwo można strzelić bramkę. Podajemy na Traore i on podaje do Farmana. Ale mi się wydaje, że próba całkiem niezła. Nie. Ależ to wyjął trap. No to była dobra interwencja. To chyba był tak naprawdę pierwszy strzał mojego przeciwnika w tym meczu. Może drugi. O, dobra. Jedziemy go. Okej, zobaczcie jaka akcja. Ja zrobiłem kilka zmian. Między innymi właśnie Mahrez wszedł. I teraz czy Mahrez strzeli na 2-1? Nie strzela. O nie. Ale ładnie to podciął, powiem wam szczerze. Bardzo ładnie, nie spodziewałem się czegoś takiego po nim. Ale dobra, walczymy, jest 1-1, no nie możemy tego przegrać. Owen, jedź, musisz to strzelić. Tak jest, Michael Owen wziął na plecy dwóch tam obrońców i udaje się strzelić. No Owen zabójczo skuteczny w tym drugim drafcie. Chcę zdobyć bramkę do szatni, mój przeciwnik. Co to było? On chciał podać, ale mu nie wyszło. Dobra, będzie gol, to musi być gol. No zobaczcie jaka akcja. Fekir, podanie na pustą i Mahrez 3-2. Nie ma dogrywki, jedziemy, słuchajcie, drugą rundę. Zobaczmy jak będzie wyglądał drugi skład. No ten przód, subcio, będzie na pewno bardzo ciekawy. Ale lecimy, staramy się oczywiście wygrać. O jak mnie tu zrobił, no i dobra, ale Perin na szczęście blokuje. Bardzo ciężko będzie mi zatrzymać tych trzech napastników. Dobra, słuchajcie, gram już te prawie 20 minut i powiem szczerze, no ciężko jest, zobaczcie jak mój przeciwnik gra, no ładnie tutaj klepie. No i nie ma, no prawie zdobył bramkę. No bronimy, nie wiem gdzie, co teraz zrobiła moja obrona, dlaczego nagle sobie poszli bardziej do przodu. Nie wiem czy to wynika z tego, że no są słabo zgrani czy co, kompletnie nie mam pojęcia. Ależ tutaj fartownie wyszedłem, jak tego nie trafia Kevin Prince Boateng, jak? Tak trudny mecz, w którym naprawdę niewiele mam do powiedzenia. Kevin Prince-Boateng nie wykorzystuje setki. Nieprawdopodobne. Dobra, może to jest właśnie ta akcja. Może to jest ta akcja, w której zdobędę bramkę. Owen, jego bramkarz też naprawdę broni rewelacyjnie. I chyba ta pierwsza połowa skończy się wynikiem 0-0. 0-0. Dobra. Kończy się 0-0. Lecimy drugą połowę. Jedziemy, panowie, po zwycięstwo, po złoto. Nie. No co, 4? Standardowo. Moi drodzy, nie ma co. Chcieliście najsłabszy draft? No to zagrałem. Także teraz piszcie w komentarzu, jaki gramy następny. Przypominam, 3000 łapek i zabieram się za nagrywanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie. Hej!